Bakterie są wszędzie. Niewidoczne dla ludzkiego oka, są niesłychanie liczne. W mililitrze wody naliczymy ich milion. W gramie ziemi ponad 40 milionów. Ich łączna masa przewyższa tę wszystkich roślin i zwierząt na ziemi. Ludzie sądzą, że rządzą światem, lecz w rzeczywistości są tylko lokatorami planety należącej do bakterii. Wszystkie istoty żywe są nimi pokryte z zewnątrz i od środka. W ludzkim ciele jest ich 100 bilionów. Jesteśmy nawet stokrotnie bardziej bakteryjni niż ludzcy. To przekracza nasze wyobrażenia. Mamy o bakteriach mylne pojęcie. Dla ludzi bakterie oznaczają choroby. To pomyłka. Bardzo nieliczne są groźne. Najczęściej relacja pomiędzy rośliną lub zwierzęciem a bakterią jest korzystna dla obu stron. Zjawisko to nazywamy symbiozą. Niemal każde zwierzę jest symbiotyczne. Nie moglibyśmy żyć bez naszych bakterii. Symbioza odegrała fundamentalną rolę w ewolucji. W XX wieku zrozumieliśmy, jak powszechnie występuje symbioza oraz jak ważna była ona dla ewolucji. Życie 2 kilometry pod wodą. W głębinach oceanów mieści się tajemna kraina. Na tej największej pustyni świata nie ma roślin, a zwierzęta są nieliczne. Jednak gdy w latach 70. oceanografowie odkryli pierwsze kominy hydrotermalne, zagęszczenia istot żywych w środowisku uznawanym wcześniej za wrogie życiu przyniosły wiele pytań. Czy bakteriom nie przeszkadzały tak trudne warunki? Czy to one rozbudziły tam życie? Czy symbioza może wytłumaczyć rozkwit tych stworzeń? By odpowiedzieć na te pytania, ekspedycja oceanograficzna BioBAS, prowadzona przez profesora François Laliera ze Station Biologique de Roscoff w Brytanii, zabrała nas na poszukiwania najgłębszych sekretów oceanu. Kierujemy się w rejony aktywne wulkanicznie na środku Atlantyku. Na pokładzie jest 32 ekspertów w dziedzinie biologii kominów hydrotermalnych. Najnowocześniejszy, zdalnie sterowany robot Victor 6000 pozwoli im szczegółowo zbadać wulkany grzbietu śródatlantyckiego. Ja bok,
Wiktor nurkuje na głębokość 6 kilometrów. Schodzi do świata ciemności, zmierzając w stronę jednego z najciekawszych kominów na planecie. To Rainbow, leżący na głębokości 2300 metrów. Niełatwo się zbliżyć. Gejzery nieustannie tworzą potężne, gorące wiry. Ten wrzący, kwasowy gulasz zawiera długą listę toksyn, jednych groźniejszych od drugich. A jednak pobliże gejzerów zamieszkane jest przez bardzo wiele zwierząt. Oto w kominach wytworzonych przez gejzery kryje się pierwsze stworzenie będące przedmiotem badań. Krewetka Rimicaris. Te pokryte pęknięciami kominy uwalniają swoje płyny delikatnie i na tyle regularnie, by zapewnić krewetkom warunki do życia. Grupują się one w wulkanicznych kanałach, tańcząc przedziwny, odwieczny balet wyrażający pogardę dla najbardziej ekstremalnych warunków życia na tej planecie. Na pokładzie pod przewodnictwem Marianne Cambon i Magalis Binden wszyscy szykują się do połowu. Liczą na pochwycenie około 100 krewetek Rimicaris. Zadanie jest proste, wystarczy je wessać. Podczas połowu zwierzęta doświadczają bolesnych efektów brutalnej dekompresji. W głębinach ciśnienie wynosi 230 barów. To nacisk 230 kg na centymetr kwadratowy. Na powierzchni ciśnienie wynosi tylko kilogram na centymetr kwadratowy. Mamy w sobie wiele gazów. Pod ciśnieniem 300 barów klatka piersiowa zostałaby natychmiast zgnieciona. To śmierć na miejscu. Na szczęście organizmy głębinowe nie mają w sobie gazów. Chodzi w dużej mierze o płynność błon komórkowych. Oddziałują na nią zmiany ciśnienia. Od błon zależy wszelka transmisja w organizmie, zarówno neurologiczna, jak i chemiczna. Jeśli zmiany ciśnienia zbyt silnie wpłyną na połączenia między komórkami, organizm umrze. Je suis là-bas parce que je voudrais bien combien il faut en fait si je comprends pas, est-ce que la zone de 15 et 20.
Na poziomie morza krewetki Rimicaris nie przeżyją dłużej niż kilka dni. Nie przeszkodzi to jednak w zbadaniu ich anatomii. Sekcja ich układów pokarmowych przynosi pierwszą zagadkę. Wyłączając drobne fragmenty skał, ich jelita są całkowicie puste. System trawienny zdaje się nie odgrywać większej roli w procesie odżywiania się. Skąd czerpią więc energię? Naukowcy zwracają uwagę na wielką głowę skorupiaka. Głowa stanowi tu połowę ciała. Zwykle nie jest to nawet jedna trzecia. W młodym wieku wyglądają jak inne krewetki. W pewnym momencie zmieniają się, jak gąsienica przechodząca w motyla. Głowa i skorupa stają się tak wielkie, że krewetka nie może już jeść. Nic dziwnego więc, że jelita są puste. Głowa zawdzięcza swój rozmiar rozrostowi jamy skrywającej skrzela odpowiedzialne za oddychanie. Jej badania przynoszą kolejne zaskoczenie. Żyją tam miliardy bakterii. Bakterie w jamie skrzelowej tworzą długie włókna. Także kończyny osadzone w jamie cefalotoraksu i odpowiedzialne za pulsacyjny ruch tworzący prąd wody pokryte są szczeciną pełną bakterii. Analiza mikrobiologiczna wykazuje, że są to zawsze te same gatunki bakterii. Wobec braku prawdziwego układu trawiennego badacze rozważają, czy w kwestii pożywienia nie istnieje relacja pomiędzy krewetkami a ich koloniami bakteryjnymi. Może nawet rodzaj symbiozy. By zgłębić zagadnienie, należałoby zbadać zdrowe okazy, które nie doznały szoku dekompresji. Takie plany na kolejną wyprawę ma zespół Brusa Shillito, zamierzający użyć nowoczesnego systemu akwariowego. By prosperować w tak zróżnicowanych warunkach, bakterie muszą mieć niezwykłą zdolność do adaptacji. Kolejnym etapem misji będzie sprawdzenie tej hipotezy w innym rejonie. Kurs na Lucky Strike, wulkan na głębokości 1700 metrów, odkryty w 1992 roku. Lucky Strike nie posiada gejzerów tak silnych jak Rainbow. Nie powstały więc przy nim podobne, spektakularne czarno-szare kominy. W ciągu dekad wytworzył się jednak szereg niewielkich wzgórz. Ja
Żaławe dywany otaczające gejzery to rozległe kolonie bakteryjne widoczne gołym okiem. Te żółtawo-białe dywany pokrywające osad dna oceanicznego oraz końcówki kominów to grube warstwy mikrobów, które formują się w długie dryfujące włókna. Bakterie te prowadzą niebezpieczną grę z parzącymi emisjami cieczy. Czujniki umieszczone w kominach wskazują temperaturę ponad 350 stopni Celsjusza. Jednak gdy ciecz miesza się z wodą o temperaturze około 3 stopni, na przestrzeni mniej niż metra wychładza się do poniżej 30 stopni Celsjusza, tworząc warunki preferowane przez wiele gatunków bakterii. Ale skład chemiczny cieczy pozostaje wrogi większości form życia. Obejmuje on kwasy, pierwiastki radioaktywne, metale ciężkie oraz toksyczne związki siarki. Z naszej perspektywy, zważywszy na ciśnienie, temperaturę i toksyczne dla życia zwierzęcego chemikalia, warunki wyglądają ekstremalnie. Ale dla tych bakterii to naturalny habitat. Naukowcy odkryli, że bakterie wręcz ucztują na wulkanicznych cieczach. Toksyczne, śmiercionośne dla nas cząsteczki dla nich są źródłem pożywienia. Niewątpliwie środowisko człowieka wydaje nam się przyjaźniejsze niż wulkaniczna otchłań. Lecz te bakterie mają inne potrzeby niż ludzkie ciało. Dobrze im tu. Laura Hooper bada relacje między bakteriami a człowiekiem. Można powiedzieć, że również ludzka skóra czy jelito są ekstremalnym środowiskiem. Bakterie muszą radzić sobie choćby z naszym układem odpornościowym, który nieustannie na nie naciera. Podróżując w dół brzucha, muszą też znieść różnorodne pH czy zmiany w ludzkiej diecie. Żywotność bakterii jest imponująca. Przez miliardy lat jako jedyne zasiedlały podmorskie gejzery. Jednak miliony lat ewolucji pozwoliły innym stworzeniom zaadaptować się do trudnych warunków i zadomowić w głębinach. Kim są ci pionierzy? Jak znoszą ekstremalne środowisko? José Sarrazin prowadzi zespół ekologów zwierząt wyspecjalizowanych w podmorskich gejzerach. W ocenie zdolności zwierząt do kolonizacji trudnego środowiska posługuje się systemem sztucznych habitatów stworzonych z łupku, drewna, muślinu, a nawet kości wołowych. Są one umieszczane w okolicy gejzerów, po czym wydobywane z powrotem po kilku dniach lub nawet roku. W ciągu kilku dni okoliczne bakterie zdążyły zasiedlić cały szereg habitatów. Wkrótce to one przyciągnęły dziesiątki gatunków szczególnego rodzaju zwierząt – spasaczy. Żywią się bakteriami niczym krowy na pastwisku. Pasą się na polach bakterii. Miliony lat temu
To dzięki bakteriom, które posłużyły jako podstawa ich diety, pierwsze powierzchniowe gatunki zdołały przetrwać w pobliżu podmorskich gejzerów. Niewielkie brzuchonogi, ślimaki morskie, obunogi, skorupiaki. Wszystkie żywią się bakteriami. Kolonizacja podmorskich gejzerów mogłaby stanąć na etapie spasaczy, których relacja z bakteriami ogranicza się do żywienia. Lecz inne gatunki osiągnęły większy sukces i stworzyły gigantyczne kolonie. Między innymi tak zwane azorskie małże głębinowe, wyjątkowo liczne w tym rejonie. Jednym z celów programu BioBAS jest zrozumienie przyczyn tej imponującej ekspansji. Kolejne zanurkowania robota Wiktora będą poświęcone badaniom zachowań małży głębinowych. Podczas gdy krewetki Rimicaris występują wyłącznie na głębokościach większych niż 2 km, małże głębinowe są w pobliżu niemal każdego gorącego gejzeru. Te z Lucky Strike odławiane są z głębokości mniejszej niż 2000 metrów i dobrze znoszą te kompresje. Badacze transportują je w akrylowych pudełkach. Po otwarciu muszli w oczy rzuca się rozmiar skrzeli zwierzęcia. W skrzelach małża znaleźliśmy bardzo wiele bakterii. Na zewnątrz organu nie widać jednak włókien bakteryjnych. Inaczej niż u krewetek Rimicaris, małże głębinowe mają bakterie wewnątrz komórek skrzeli. To bardzo rzadkie zjawisko. Komórki na powierzchni tysięcy drobnych włókien tworzących każde skrzele mają za zadanie wyhodować w sobie bakterie. Widać to wyraźnie pod mikroskopem fluorescencyjnym. Jądro komórkowe jest niebieskie, a setki czerwonych i zielonych kulek to bakterie wygodnie ulokowane wewnątrz każdej z przystosowanych komórek. Dokonują niezwykłego wyczynu, utrzymując się w środku pomimo immunologicznego przeciwdziałania komórki. Zwierzę musi mieć możliwość regulowania poziomu rozrostu bakterii w komórkach. W niektórych mogą się one swobodnie rozwijać, lecz w innych tkankach nie znajdziemy żadnych. Małże nie tylko akceptują obecność bakterii, ale także zapewniają gościom pokarm. Woda przepływająca przez skrzela małży jest filtrowana. Jest w niej tlen, siarka, trochę metanu i rozpuszczonego węgla. Wszystko, czego trzeba bakterii. A ponieważ woda cyrkuluje, środowisko jest wciąż odświeżane. To bardzo szczególna zależność.
Można odnieść wrażenie, że w ciągu milionów lat nieśmiała relacja przekształciła się w integralne połączenie bakterii z komórkami małży. By sprawdzić, w jakim stopniu małże głębinowe zależne są od bakterii wewnątrz ich komórek, badacze z BioBAS przeprowadzają eksperyment na głębokości 1700 metrów. Polega on na umieszczeniu kilkudziesięciu małży w klatkach, z dala od źródła gorących cieczy. Umieszczone poza habitatem bakterie, pozbawione związków siarki i metanu, nie przetrwają. Z dala od gejzerów bakterie przestają się mnożyć, a w końcu zanikają. Okazuje się, że bez nich małże przetrwają tylko 2-3 dni. Na czym opiera się ta zależność? Skrzela są ich spiżarnią, w której hodują bakterie. Co zaskakujące, każda z wyspecjalizowanych komórek nieustannie trawi w swoim wnętrzu część zapasów bakterii. Sądzimy, że bakterie uwalniają też związki chemiczne. Na przykład niektóre, rosnąc, wyprodukują wewnątrz komórki cukry. Dzięki krążeniu cząsteczki uwalniane przez wewnątrzkomórkowe bakterie zasilają cały organizm małża. Ta ścisła symbioza pozwoliła małżom głębinowym świetnie sobie poradzić w tak trudnych warunkach. Symbioza wewnątrzkomórkowa jest bardzo rzadka. Odkrycie jest doniosłe, ponieważ ukazuje fundamentalną rolę, jaką bakterie odegrały w najważniejszych fazach ewolucji. Całe 2 miliardy lat temu, prawdopodobnie z symbiotycznej fuzji dwóch bakterii, podobnej do tej wewnątrzkomórkowej, powstała pierwsza komórka posiadająca jądro. Niedługo później to inkorporacja bakterii pozwoliła komórkom z jądrem oddychać tlenem, by w końcu wytworzyć dużo bardziej skomplikowane organizmy, aż do ssaków i naczelnych. Kilkaset milionów lat później to znów symbioza bakteryjna pozwoliła komórkom na fotosyntezę, co doprowadziło do powstania alg i całej ziemskiej flory. Dwie najistotniejsze zdolności zwierząt i roślin pochodzą od bakterii. Oddychanie oraz w przypadku roślin fotosyntezę. Zawdzięczamy je symbiozie. Wielkie populacje symbiotycznych małży stały się ważnym źródłem pokarmu dla kolejnych zwierząt powierzchniowych. To już nie spasacze, tylko drapieżniki, padlinożercy i inne stworzenia przydenne. Mogą przypominać swoich powierzchniowych kuzynów, ale ci mięsożercy tak dobrze przystosowali się do warunków fizycznych i chemicznych, że weszli w poczet gatunków specyficznych dla podmorskich gejzerów. Na przykład krewetka Myrocharis, odległa krewna Rimicharis z jej wielką głową, lub krab Segonzacea, przydenni padlinożercy.
Te lokalne gatunki spędzają całe życie wokół wulkanicznych gejzerów, czując się jak u siebie. W pobliskim rejonie, na głębokości 800 metrów, żyje inny duży gatunek kraba – Haceon. Wielki skorupiak nie mieszka przy gejzerach. Zagląda tu tylko, wabiony licznymi małżami. Inaczej niż lokalne kraby, Haceon nie jest odporny na palące emisje i często odchodzi z poparzeniami. Lecz niebezpieczeństwa wynagradza obfity posiłek. Jedyną realną konkurencją są tu przedstawiciele własnego gatunku. Nawet taka uczta ma jednak swoje minusy. Mieszkańcy podmorskich gejzerów przywykli już do toksyn wszechobecnych w wodzie i pokarmie. Na szczycie listy figuruje siarkowodór. Wszędzie go tutaj pełno. C'est ce qui donne l'odeur aux œufs pourris, en fait. Siarkowodór odpowiada za odór zepsutych jajek. Zaczyna tak pachnieć w kontakcie z powietrzem. Jest niebezpieczny dla większości zwierząt, ponieważ wypiera tlen z hemoglobiny. Inhalacja może więc być śmiertelna. Stali mieszkańcy znaleźli sposoby na detoksykację trujących związków. Ale skąd to dziwne owłosienie pokrywające większość krabów? Proszę zgadnąć. To bakterie. Na ogół, jeśli bakterie ulokowały się na zwierzęciu, znaczy to, że zostały zaakceptowane i działają na jego korzyść. Pobierają metale ciężkie czy siarkowodór i wykorzystują je do wzrostu, a to, co oddają do środowiska, jest znacznie mniej toksyczne. To właśnie detoksykacja. Bakteriom także pasuje mieszkanie na krabach. Mają w nich swoich szoferów, którzy utrzymują je w idealnej odległości od strumieni pożywnych chemikaliów. To przykład zewnętrznej symbiozy bakteryjnej. My także nosimy płaszcz z bakterii, tyle tylko, że niewidoczny. Ciało ludzkie zawiera 10 razy więcej bakterii niż komórek. Błony śluzowe układu oddechowego i genitaliów, jelita, powierzchnia skóry. Wszystko to pokrywają bakterie. Jest ich około miliona na centymetr kwadratowy skóry. Umycie rąk zmniejsza tę liczbę, lecz tylko na krótko. Po 30 minutach wracają. Ich obecność utrudnia ekspansję innym, patogenicznym bakteriom. Stymulują też układ odpornościowy, co zapewnia nam dodatkową ochronę. Bakterie na skórze są naszymi przyjaciółmi. By się odwdzięczyć, karmimy je martwymi komórkami, powstałymi na skutek nieustającej regeneracji naskórka. Podobnie jak u krabów głębinowych, ta wzajemna pomoc to symbioza. Powróćmy teraz do rejonu Rainbow, gdzie krewetka Rimicaris stworzyła swe małe królestwo. By dalej badać relacje między krewetką a zamieszkującymi jej wielką głowę bakteriami,
Naukowcy potrzebują zdrowych okazów, które nie ucierpiały na skutek brutalnej dekompresji. Szylito i jego zespół dysponują technologiczną perełką złożoną z dwóch części. Peryskopu i balisty. Urządzenie pozwala wyciągnąć krewetki na powierzchnię bez efektu dekompresji. To niezwykły wynalazek. Komora maszyny pozwala na połów zwierząt znacznej wielkości. Oczywiście nie mówimy o wielkich kalmarach, ale do 5-centymetrowych krewetek sprawdza się doskonale. W przypadku żywności stosuje się łańcuch chłodniczy, tutaj mamy ciśnieniowy. Od miejsca połowu aż do miejsca badań niezmiennie utrzymujemy ciśnienie dna oceanicznego. Balista, bardziej złożona część systemu, zostaje na pokładzie statku. Jej potężna konstrukcja ze stali nierdzewnej waży niemal 400 kg, co pozwala na odtworzenie głębinowego ciśnienia. Przypomina śluzę powietrzną na promie kosmicznym, który podłącza się do stacji zaopatrzeniowej. Presuryzujemy śluzę wodną, a kiedy ciśnienie się wyrówna, otwieramy w 1/4 główne zawory, by wpuścić zwierzęta do środka. Działanie rozpoczyna jednak peryskop, ruchoma część. Umieszcza się go na windzie, niezależnym module pełniącym funkcję promu podczas zanurkowań Wiktora, które mogą potrwać do 36 godzin. Zadaniem operatora robota jest schwytanie 20 krewetek Rimicaris do szczelnej rury zwanej peryskopetką. Pierwszy etap zakończony. Wiktor przejmuje kontrolę nad peryskopem, czekającym na windzie kilkaset metrów dalej. Wpasowanie peryskopetki pełnej krewetek do stalowego cylindra peryskopu jest najtrudniejszym manewrem operacji. Teraz wystarczy zamknąć potężny zawór, który utrzyma głębinowe ciśnienie przez całą drogę na powierzchnię. Po kilku minutach winda zrzuca balast i wyporność wynosi ją na powierzchnię. W pokładzie Bruce Shillito przygotowuje przytulne gniazdko dla swoich gości. Wewnątrz balisty krewetki powinny czuć się jak w domu. Woda ma tu 8 stopni, a ciśnienie wynosi około 230 kg na centymetr kwadratowy.
Przez 3-centymetrową warstwę szafiru w oknie badacze będą mogli obserwować zwierzęta w trakcie eksperymentów. Attention la poignée. Ostatnia faza operacji polega na podłączeniu peryskopu do balisty bez utraty ciśnienia. C'est bon pour vous, les gars, là? Na 3 podnosimy. Na wózek. Ostrożnie. Voilà. OK. Nie połączyły się jeszcze. Prawie. Jeszcze trochę, pchajcie. Dobra, jest w porządku. Teraz dokręcamy sieci. Zanim brus otworzy śluzę, musi idealnie wyrównać ciśnienie pomiędzy balistą a peryskopem. Wyrównuję ciśnienie w śluzie. Dobra. Dopiero teraz można wpuścić do środka krewetki. Jednak mimo pochylenia, peryskopetka nie chce opaść. Wygląda na to, że problem wywołuje któryś z zaworów. Chyba go mam. Czuję, że już się zsuwa. Idzie? Okej. U ciebie wszystko gra? Czekaj, zamykam. Kiedyś już zdarzyło mi się coś podobnego. Dobra. Krewetki mogą żyć wewnątrz balisty przez 4 dni. Temperatura wewnątrz akwarium jest regulowana, podobnie ruch wody i ciśnienie. Pozwala to przeprowadzać interesujące eksperymenty. Szereg doświadczeń z użyciem peryskopu i balisty dostarcza zaskakujących wniosków. Wcześniej sądziliśmy, że krewetki pochłaniają bakterie wewnątrz jamy skrzelowej. Hodują je tam, a potem zjadają. Ale zaobserwowaliśmy, że bakterie nigdy nie zostają naruszone. Inaczej niż w przypadku małży, krewetka nie zjada od środka bakterii. Przeciwnie. Badanie dowodzi, że bakterie po prostu karmią gospodarza, przekazując cząsteczki. Bakterie wytwarzają związki organiczne, które przenikają przez skórę zwierzęcia. Oznacza to, że wewnętrzna ścianka jamy skrzelowej przekazuje pokarm bezpośrednio do krwiobiegu. To niesamowita wiadomość. Czy w takim razie istnieje analogia między wielką głową krewetki a naszym pokaźnym jelitem, które także zawiera miliardy bakterii? Bakterie jelitowe pomagają nam w trawieniu. Oczywiście mamy swoje soki trawienne, ale one nie wystarczają. Sądzimy, że to podobny mechanizm co Urimicaris. Tyle, że krewetka ma jelita wewnątrz głowy. A jednak wymiana pomiędzy krewetką a jej bakteriami jest dużo dalej idąca niż ta, która zachodzi w naszych jelitach. Człowiek musi codziennie dostarczać sobie roślinnej lub zwierzęcej żywności, która pozwala funkcjonować komórkom. Głównym zadaniem bakterii jelitowych jest pomoc w trawieniu pokarmu.
Wytwarzają przydatne nam metabolity. Przyczyniają się też do rozkładu związków takich jak cukry złożone, których nasze enzymy nie trawią. Bez wątpienia bardzo sprzyjają trawieniu. Inaczej jest u krewetek rimicaris. One w ogóle nie muszą jeść. Wszystkie niezbędne składniki odżywcze otrzymują od swoich bakterii. To niewiarygodne, ale świetnie zorganizowane. By zaistniała symbioza, relacja musi być korzystna dla obu stron. Co w tym przypadku zyskują bakterie? Krewetka utrzymuje bakterie w niedostępnej jamie, w której nie zagraża im nic z zewnątrz. Krewetka zapewnia im dom, to fakt, ale także zaprasza na kolację, zapewniając stały dostęp do źródeł energii obecnych w wulkanicznych strumieniach. Krewetka zagląda tylko do gorących stref, przebywa tam krótko, ale dla bakterii to wystarczający czas, by pobrać składniki niezbędne do proliferacji i dalszego karmienia krewetki. Nie jest to jednak bezpieczne. Spotykamy czasem krewetki z nadpalonymi skorupami. Bez wątpienia dostały się zbyt blisko parzących strumieni. Nasze jelita także oferują Wikti opierunek znacznej społeczności bakterii, które cieszą się tam bezpiecznym otoczeniem oraz na ogół stałym dopływem pożywienia. Ponownie jest to obopólnie korzystna relacja. Badacze poczynili wielki postęp w rozumieniu symbiotycznych zjawisk, ale wiele pozostaje do wyjaśnienia. Choćby jak i kiedy młody małż głębinowy lub krewetka pozyskują pierwsze bakterie? Zalążek odpowiedzi wyłonił się w przypadku Rimicaris. To tajemnicze stworzenia, słabo znamy ich cykl życia. Noszą w brzuchu po kilka jajek, aż wykluje się larwa. Znaleźliśmy bakterie już na jajkach. Bakterie obecne na jajkach. Dla porównania, ludzki płód chroniony przez macicę matki jest całkowicie sterylny. Układ odpornościowy matki stanowi nieprzekraczalną barierę dla bakterii. Dla nas więc zagadnienie to nabiera znaczenia w momencie narodzin. Noworodek przejmuje na ogół florę fizjologiczną od matki, ale w przypadku człowieka dziecko niemal od razu zyskuje własną, po czym w pierwszych latach życia przekształca ją i rozwija do ostatecznej formy. Człowiek jest tylko elementem biologicznej układanki, w której bakterie grają kluczową rolę. Piękno bakterii to zdolność do adaptacji. Dla nich środowisko ekstremalne raczej nie istnieje. Mimo że były na Ziemi pierwsze, bakterie nigdy nie wypowiedziały wojny bardziej złożonym formom życia. Przeciwnie. Nieustannie stymulowały ewolucję i ułatwiały jej przebieg.
Niezwykły sukces symbiozy bakteryjnej zaobserwowany w głębinach rzuca wiele światła na fundamentalne znaczenie wzajemnej, międzygatunkowej pomocy dla utrzymania na Ziemi życia, także naszego. Palące gejzery w mrocznych podmorskich głębinach przywodzą na myśl samo piekło otwierające swą paszczę, by pokazać nam, że tylko symbioza pozwoli zachować na Ziemi życie.